W starostwie powiatowym ustawiły się kolejki, tym razem jednak w zupełnie innym celu niż ma miejsce to zwykle. Grudziądzanie mieli kolejną szansę, by bezinteresownie pomóc, tym razem oddając krew, która trafi do dzieci poszkodowanych w wypadkach. Większość z Grudziądzan, którzy włączyli się w akcję zbiórki krwi, to już honorowi dawcy, ponieważ od kilkunastu lat wspierają tego typu inicjatywy. Ja już oddaję, już chyba 10 litrów mam oddane, także. I nie mam problemów żadnych zdrowotnych. A mogę komuś pomóc. Dlatego to robię. Ludzie jakoś są teraz tak nastawieni źle na oddawanie, nie? Nie wiem czym. Czy ze względu na to, że choroby jakieś czy coś. Ale według mnie nie ma się czego bać. Ja oddaję 39 lat i nic się jeszcze nie przydarzyło. Jak mówi pan Henryk, bać się nie ma czego, bo pobór krwi przeprowadzany jest w sterylnych i bezpiecznych warunkach przez wykwalifikowany personel. Na wszystkich krwiodawców oprócz przysłowiowej czekolady czekały również ciepłe posiłki, które pomogły w zregenerowaniu sił. Choć o oddawaniu krwi mówi się coraz więcej, to jej pozyskiwanie i uzupełnianie w bankach krwiodawstwa nadal jest problemem. Dlatego tego typu inicjatywy są szczególnie ważne.